Jest już 10, więc ja spróbuję zacząć. Chociaż widzę, że tam jeszcze wchodzą goście. Myślę, że to będzie ostatnie nasze spotkanie, przynajmniej ze mną, w kwestii listu Jakuba. Oczywiście można do mnie pisać na maila czy dzwonić. Ja może jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie... To gada. Tak. Będzie jeszcze jedno spotkanie na temat listu Jakuba, mianowicie Krzysztof będzie wykładać kompozycję tego listu. Natomiast ja jeszcze spróbuję dzisiaj go zakończyć. Może do tego wszystkiego dodam tylko tyle, że piszę komentarz do tego listu według tych wykładów, które tutaj miałem, więc jeśli by ktoś był zainteresowany, to on będzie za darmo do pobrania z internetu w jakiś tam sposób, nie wiem jeszcze jaki, coś tam wymyślimy. W PDF-ie będzie pewnie, tak. Okej. Zanim jednak zacznę, pozwólcie, że pomodlę się jeszcze chwilę, dobra? Panie Boże, chcemy Ci podziękować za Twoje słowo. Panie, jesteś pełny łaski i miłości do nas. Panie, daj nam mądrość Twoją, mądrość Twojego Ducha Świętego, którym natchnione jest to słowo, abyśmy je potrafili odpowiednio zrozumieć. Abyśmy też znaleźli dla tego słowa zastosowanie w naszym życiu. Panie, i wreszcie, abyśmy mieli moc, aby według tego poznania, które otrzymujemy od Ciebie, chodzić każdego dnia, postępować. Panie, oddaję Ci ten wspólny czas. Daj, żeby był błogosławieństwem dla nas wszystkich. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Na początek... krótkie przypomnienie, bo widzę, że są ludzie, których ostatnio nie było, a myślę, że to przypomnienie może być bardzo ważne. Mianowicie poprzednio omówiliśmy między innymi, bo całego nie będę omawiał, tylko ten jeden fragment, który ja bym określił jako napomnienie centralne. Mianowicie Jakub zwraca się do czytelników listu, konkretnie do tych bogatych czytelników listu, z napomnieniem odnośnie tego, do czego doprowadzili. I pisze tak: oto zapłata robotników, którzy zżeli wasze pola, zatrzymana przez was krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście w zbytku i przepychu na ziemi, wykarmiliście serca wasze jak w dzień rzezi. Skazaliście, zamordowaliście sprawiedliwego, nie sprzeciwia się wam. I to jest moim zdaniem centralne napomnienie w liście. Zobaczymy, co Krzysztofowi ze struktury wyjdzie. Ale według mnie to jest centralne napomnienie w liście. Napomnienie w dwóch takich bardzo istotnych kwestiach. Mianowicie wyzysk braci przez braci. Zapłata robotników, którzy zżeli wasze pola. Czyli krótko mówiąc, ktoś pracował u kogoś na polu, pewno biedny na polu u bogatego, bo odwrotnie trudno sobie nawet wyobrazić. I ten ktoś po prostu nie zapłacił za to. I druga rzecz, skazaliście, zamordowaliście sprawiedliwego, nie sprzeciwia się wam. I to jest druga rzecz. To jest powód, dla którego od początku w liście było wspominane morderstwo. Skazaliście, zamordowaliście sprawiedliwego. Stało się coś w sądzie, co dziś nazwalibyśmy mordem sądowym. Brat bratu nie tylko nie okazał miłosierdzia, ale wręcz pozwał go przed sąd, w efekcie czego tamten stracił życie. To jest sytuacja, to jest też powód, dla którego uważam, że list Jakuba w mojej opinii jest listem interwencyjnym skierowanym do konkretnego zboru.
gdyż nie sądzę, żeby we wszystkich zborach w tamtych czasach działy się takie właśnie rzeczy. Aczkolwiek ma zastosowanie uniwersalne, dlatego że no, różnego rodzaju konflikty między braćmi i wykorzystywania mogą się zdarzać. No i pokazywałem, jak do tego doszło, bo to widać w liście. Następnie jest napomnienie do ofiar skierowane, aby być cierpliwymi. Być cierpliwymi, nie przeciwstawiać się. Tak jak rolnik oczekuje cennego owocu ziemi i powiedzieliśmy, że jest to jakby no taka postawa mało efektywna, jeśli chodzi o to życie doczesne. Tutaj tacy ludzie zwykle bogatymi nigdy nie będą, ale właśnie do tego Jakub namawia te osoby, które doznały tej krzywdy. No i zadałem pytanie, czy rzeczywiście chcesz być chrześcijaninem? Bo chrześcijanin to nie jest ktoś, kto walczy o swoje. To jest ktoś, kto jest raczej gotów ponieść stratę. Raczej gotów się wycofać ze względu na dobro drugiej osoby. Ze względu na zachowanie jedności zboru i tak dalej, i tak dalej. To jest prawdziwa postawa. Odwrotnością są walki, odwrotnością są spory, odwrotnością są wzajemne obmowy. No i prosiłem, żeby nie wchodzić w kompetencje Boga. I teraz jesteśmy na tym slajdzie, na slajdzie, kiedy przywołany jest Hiob. To jest materiał nowy. Na tym slajdzie poprzednio się zatrzymaliśmy, bo była godzina taka, że trzeba było już kończyć. Za przykład weźcie, bracia moi, doświadczenie zła i cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Oto uważamy za szczęśliwych tych, którzy są wytrwali. O wytrwałości Hioba słyszeliście i zakończenie Pana zobaczyliście, gdyż bardzo współczujący jest i miłosierny. Zadałem ostatnio pytanie, ale było już późno i nikt nie chciał już niczego mówić, ale może dzisiaj będziecie chcieli. Czy chcielibyśmy podać jakieś przykłady cierpienia i cierpliwości? Myślę tu o prorokach, którzy są wymieniani. Przychodzi wam coś do głowy? Jeremiasz. W tej cysternie, tak? Wiele dziesiąt lat. Tak. Znosił się i miał swoje nawet problemy, o których w swojej księdze mówi. Dobrze. Jeszcze ktoś? Jonasz. No Jonasz to tak trochę na własne życzenie, ale okej, okay, tak. Tak, z całą pewnością, pewną cierpliwością się wykazał, tak. Daniel jak najbardziej. Okej. Okay. Tak? Po kamieniowaniu Paweł doznał poważnego uszczerbku, który już nigdy nie wrócił. Wyobrażamy sobie, jakie musiał mieć obrażenia, takie już na stałe życie, prawda? To nie tylko poprzecitowana skóra, prawda? Ale i jak dostał w głowę, to mu tam potem szumiało, prawda? Bezustannie, prawda? Dlatego tutaj powiada, że chciał się tego pozbyć, ale... Pan Bóg nie okazał mu tej łaski. Ale Paweł był taki rzeczywiście dobrym przykładem. On tam wymienia, co on znosi. Tak, tak. Ale jest to troszeczkę anachroniczne, dlatego że list Jakuba powstał jeszcze przed Pawłem, prawdopodobnie. No ale przykład jest niewątpliwy. Przykład jest niewątpliwy. Więc postawa chrześcijanina, do której zachęca Jakub osoby pokrzywdzone, jest taka: boli, ale nie przeklinam i nie mszczę się. Nie przeklinam i nie mszczę się. Chciałbym jeszcze nawiązać do postawy Joba i w tym celu chciałbym przeczytać cały 31 rozdział Księgi Hioba.
z tego powodu, że ten rozdział, pamiętacie o czym jest list Jakuba, nie? Jesteśmy na bieżąco. Więc mamy chyba w pamięci, o czym jest list Jakuba. A teraz chciałbym przeczytać 31 rozdział Księgi Hioba. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmocnego z wysokości? Czyż nie spada na złośników zguba, a nieszczęście na złoczyńców? Czyż on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Jeśli postępowałem fałszywie, jeśli moja noga spieszyła do oszustwa, to niech mnie Bóg zważy na dokładnej wadze, a wtedy pozna moją niewinność albo szczerość, jak inne przekłady mówią. Jeśli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce i do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza, przepraszam, to niech ja sieję, a inny niech spożywają. I niech będą wykorzenione moje latorośle, jeśli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę. I jeśli czyhałem u drzwi swojego sąsiada, to niechaj moja żona miele dla innego. I niech inni z nią obcują. Bo to jest czyn sprośny i występek karygodny. Bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia i mógłby pochłonąć całe moje mienie. I teraz słuchajcie. Gdybym podeptał prawo ubogiego, mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie. Przypominam, że jesteśmy w kontekście sądu. Cóż bym począł, gdyby Bóg powołał, gdy Bóg powstał? I cóż bym mu odpowiedział, gdyby badał? Czy ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie? Jeśli odmówiłem prośbie ubogich, albo sprawiły, że oczy wdowy zaszły łzami. Pamiętajcie, że jesteśmy w kontekście konfliktu ubodzy bogaci. Jeśli sam jadłem swoją kromkę, a nie jadła ze mną i sierota, którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki. Jeśli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia, a jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną moich owiec, jeśli kiedyś podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie, mord sądowy, to niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu, gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej i przed Jego majestatem nie mógłbym się ostać. I kolejna rzecz, która jest podobna. Jeśli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem, tyś ufnością moją, jeśli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego ręką, swoją ręką, jeśli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło i księżyc, gdy sunął wspaniale i moje serce dało się uwieść potajemnie, tak, że im słałem ręką pocałunki. I to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości. Jeśli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, że spotkało go coś złego, nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć. Zaiste, moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego? Obcy nie nocowali na dworze. Przed podróżnymi otwierałem moje drzwi.
jeżeli, jak to czynią ludzie, ukrywałem swoje występki, moją winę taiłem w swoim łonie, obłuda. Ponieważ bałem się licznego tłumu, a przerażała mnie wzgarda rodów, więc milczałem, nie wychodziłem poza drzwi. Obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał. Oto mój podpis. Niech mi odpowie Wszechmocny. Obym miał oskarżenie napisane przez przeciwnika. Zaiste, założyłbym je na swoje barki, uwieńczyłby nim swoją głowę. Oznajmiłbym mu liczbę moich kroków. Przystąpiłbym do niego jako książę. Jeśli moja rola wołała o pomstę przeciwko mnie i wespół z nią płakały nade mną jej zagony, jeśli spożywałem jej plony bez zapłaty, popatrzcie, jakie podobieństwo, a jej właściciela pozbawiłem życia, to niech zamiast pszenicy wyrośnie oset, a zamiast jęczmienia chwasty. Skończyły się słowa Hioba. Myślę, że Jakub nie przypadkiem przytacza Hioba, gdyż Hiob istotnie w tym wszystkim, co Bóg mu powierzył, zachowywał się w sposób właściwy i słusznie daje go za wzór. Przeczytaliśmy cały rozdział, w którym ewidentnie widać wszystkie te wątki, o których poprzednio mówiłem, że występują w liście Jakuba. Czyli pozbawienie zapłaty, czyli niesprawiedliwość w sądzie, czyli stosunek do wdów. Jedna taka rzecz jest wszakże taka szczególnie piękna u tego Hioba i chciałbym się nią podzielić w tej chwili z wami, kiedy on mówi o tym oskarżeniu od człowieka, że włożyłby je sobie na głowę. Wiecie dlaczego? Bo jeśli ktoś postępował tak jak Hiob, to oskarżenie go mogło jedynie przyczynić mu chwałę. Był według tej ludzkiej miary, Hiob postępował nienagannie. Pytanie proste do każdego z nas. Czy rzeczywiście chcesz być chrześcijaninem? Bo bycie chrześcijaninem oznacza niedomaganie się swego. Uważanie jeden drugiego za wyższych od siebie. Oznacza traktowanie innych tak, jakbyśmy chcieli sami być traktowani. Królewskie przykazanie miłości. Czy rzeczywiście chcesz być chrześcijaninem? Bo to oznacza, że musisz być gotowy na ponieść straty. Nawet wtedy, gdy pomagasz komuś, musisz być gotowy na niewdzięczność i mimo to nie zaprzestać pomagania. Możesz co najwyżej te oskarżenia włożyć sobie jako koronę na głowę. To jest wszystko, co możesz zrobić. Ale walczyć ci nie wolno. Domagać się słusznych praw. Nie. To nie jest postawa chrześcijańska. Czemuż raczej szkody nie ponosicie? Czemuż raczej nie cierpicie? A tak sądzi się brat z bratem i to przed niewiernym, pisze Paweł. Jeszcze przeczytajmy, jak wygląda miłosierdzie Boga względem Hioba. Tak przy okazji, zwróćcie uwagę, że tu bardzo współczujący jest i miłosierny. Bóg jest bardzo współczujący i miłosierny. Często list Jakuba uznawany jest jako pismo pozbawione wyższej teologii. Nie jest pozbawione. W takich właśnie fragmentach widać. To jest fragment należący do tak zwanej doktryny Boga. Czyli określające to, jaki jest Bóg. Ale jeszcze chciałbym do tego Hioba. Tym razem nie będziemy całego rozdziału czytać.
a może jednak od początku. Sytuacja jest taka, że po wszystkich oskarżeniach Boga ze strony Hioba, Bóg zadaje Hiobowi pytanie, gdzie byłeś wtedy, gdy? I objawia mu potęgę swoją. Wtedy Hiob odpowiedział Panu mówiąc, wiem, że Ty możesz wszystko i żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiałem. Słuchaj, proszę. Ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Postawa ucznia względem Boga. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. To jest pierwszy objaw miłosierdzia i litości względem Hioba. Bóg daje mu się osobiście poznać. I nie ma niczego, co można by w jakikolwiek sposób porównać właśnie z tym, by znaleźć się w nim. Wszystko inne uznaje za śmiecie. Przeto odwołuję moje słowa, kajam się w prochu i popiele. A gdy Pan wypowiedział do Hioba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków, 7 baranów, idźcie do mojego sługi Hioba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za Was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić Wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Popatrzcie, kolejna rzecz i za chwilę będziemy o niej mówić. Wysłuchiwana modlitwa. To jest kolejny objaw łaskawości i miłosierdzia, który Bóg okazał Hiobowi. Czyli popatrzcie, że pierwsze dwa są ewidentnie dobrami o charakterze duchowym. A przecież Hiob stracił tylko to, co materialne. Natomiast Bóg okazuje mu łaskawość, to wielkie współczucie i miłosierdzie okazane jest w sposób taki dalece przewyższający dobra duchowe. Więc nie dziwmy się, jeśli Pan Bóg, czy też no, to, co nas spotyka, bo za wszystkim, jak wierzę, stoi Pan Bóg, jeśli dotknie to naszych materialnych dóbr. Bo tak naprawdę możemy otrzymywać dobra duchowe. Podobnie jest i teraz. Hiob niczym kapłan. Tylko on jest wysłuchiwany. I 10. Piękny werset. Werset, który był natchnieniem dla naszego życia modlitewnego. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Kiedyś moja żona zwróciła uwagę, że może to być taka reguła spotkań modlitewnych. Że nie modli się każdy o siebie, ale każdy modli się o brata i o siostrę. I tak praktykujemy od tego czasu. Aż Pan zmienił los Hioba, kiedy on wstawiał się nie za sobą już, tylko za przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko to, co posiadał. I 12. A Pan błogosławił ostatnie lata Hioba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic, miał także 7 synów i 3 córki. Wszystko podwójnie dostał.
Jak myślicie, dlaczego synów i córek nie dostał dwa razy więcej? Tak, oczywiście. Oczywiście. Ponieważ tamtych tak naprawdę nie stracił. Tamtych tak naprawdę nie stracił. Dziedzictwem naszym. Ja jestem trochę w podobnej sytuacji do Hioba. Połowę dzieci mam po drugiej stronie. Ale z tego wynika, że też żony nie stracił, bo miał dzieci jeszcze, nie? Albo drugą żonę. Albo drugą żonę. No właśnie, ale chyba nie. Chyba nie. Nic nie wynika z pisma. Nie. Żony nie stracił. A była niczym owocująca winnica. 14 w sumie mu urodziła, tak? Niezwykła jest historia Hioba, niezwykła jest jego pobożność i niezwykłe dary otrzymał od Boga. Powiedzcie mi, czy osobiste spotkanie z Panem, powiedzcie mi, czy łaska wysłuchania modlitwy za innych nie jest dalece więcej warta niż jakiekolwiek dobra materialne na tym świecie. Jest. 5:12. Przede wszystkim jednak, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą. Niech jest więc wasze tak, tak, a nie, nie. Abyście nie popadli w hipokryzję. I tu jest, kochani, jedna jedyna różnica pomiędzy manuskryptami bizantyjskimi a opracowaniami dokonanymi przez Westcotta Horta i przez Nestle A. Landa. Mianowicie w tych drugich ten wyraz jest rozdzielony i to oznacza tyle co pod sąd, abyście nie popadli pod sąd, tu jest, także w Biblii Brytyjskiej czy we współczesnych przekładach wszystkich. Podczas kiedy w manuskryptach bizantyjskich jest, abyście nie popadli w hipokryzję. Hipokryzja to jest taki grzech, który polega na tym, że z zewnątrz wygląda się inaczej niż od środka. Dla mnie osobiście bardziej naturalne jest w tym kontekście to, co proponują manuskrypty bizantyjskie, gdyż kontekstem jest niech wasze tak, tak, a nie, nie. Czyli krótko mówiąc, nie może jednocześnie być wasze tak, nie i nie być tak. Jeśli, czyli to jest hipokryzja. Czyli dla mnie osobiście bardziej naturalne jest to, aczkolwiek chciałem zwrócić uwagę, że pod sąd to też nie musiałoby być bardzo złe, biorąc pod uwagę to, co się z Jerozolimą stało, a stało się tak głównie z powodu grzechu hipokryzji właśnie. I chciałbym się trochę odwołać do tego. Jest to oczywiście nawiązanie do kazania na górze 5:37, bo co ponadto jest od złego, Pan Jezus mówi. I jest to kontekst do nauk faryzejskich i do ich skutku. 24:2 Pan Jezus mówi: dom was wam pustym zostanie, nie zostanie kamień na kamieniu. I to jest coś, co w ogóle w tym 23 rozdziale Pan Jezus potępia w bardzo twardych słowach sposób postępowania faryzeuszy. Otwórzmy to, ja nie będę, nie będziemy tego całego czytać, bo sądzę, że ten tekst znamy, aczkolwiek można to przeanalizować, ja chyba nawet kiedyś kazanie na ten temat wygłaszałem jakieś. 24:2 najpierw przeczytam. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Jaki jest główny grzech faryzeuszy?
Popatrzcie. 23 rozdział skierowany jest tak. Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępują, nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. Natomiast moim zdaniem centralnym elementem napomnienia są wersety 16-23, ponieważ one pokazują coś z tego mechanizmu, który zaszedł w ich sercach. Jesteśmy w kontekście przysięgania. Pamiętajmy o tym. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysięgał na świątynię, to nic. Ale kto by przysięgał na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. To ci dopiero mądrość. Głupi i ślepi, mówi Pan Jezus. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysięgał na ołtarz, to jest nic. Ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Pan Jezus komentuje. Ślepi. Cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepy przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Wiecie, w tym wszystkim jest pewnego rodzaju logika. O, zdjęcia mi znikły. A. 24.2. Nie pozostanie kamień na kamieniu. To jest fragment łuku triumfalnego stojącego w Rzymie, gdzie jak widzicie żołnierze Tytusa wynoszą menorę. Rzeczywiście świątynia została zburzona w sposób całkowity, do fundamentu. Czemu się tak stało? Oni początkowo chcieli ochronić tą świątynię, no ale wybuchł pożar, a w świątyni było bardzo dużo tego, na co lubili Żydzi przysięgać, czyli złota. Ponieważ budowla była niespajana zaprawą murarską, więc to złoto uciekło pomiędzy kamienie. I w związku z tym rzymscy żołnierze, żeby dobyć to złoto, dosłownie nie został kamień na kamieniu. Rozwalili wszystko aż do cna. Tak bardzo słowa Pana Jezusa się wypełniły. Dlaczego się tak stało? A dzisiaj mają, wiecie, to nawet nie jest ściana świątyni, to jest mur oporowy. Ta cała ściana płaczu. I nie zostało im nic, jak tylko płakać. Ale niestety poszli tą drogą, którą wytyczyli faryzeusze w czasach, kiedy żył Pan Jezus Chrystus. I nadal nią idą. To już czytaliśmy. Mówią, ale nie czynią. To są zarzuty, które Pan Jezus stawia faryzeuszom i tym, którzy i uczonym w piśmie, którzy zasiedli na mównicy Mojżeszowej. Czynią uczynki swoje na pokaz, lubią chwałę od ludzi, zamykają Królestwo Boże. To jest ciekawe. Ale nie mogę, nie rozbuduję teraz tego wątku. Powiem tylko tyle, że jest to takie działanie, które polega na tym, że uniemożliwia się wejście na właściwą drogę innym ludziom, którzy poszukują tej drogi. Pozyskują innych, aby ich w istocie popsuć. Tam jest dosłownie powiedziane, czynią ich samych godnych dwa razy gorszego piekła, jakoś tam tak.
Pan Jezus określa ich w wersecie 17, który przed chwilą czytaliśmy, jako głupich i ślepych. To jest bardzo ważne, żeby to dotarło do nas, że oni nie są, jakkolwiek, nie umiem się skupić. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Aha, już wiem, że ta ich postawa nie jest obojętna, że to, że mówią, że trzeba przysięgać na nie na świątynię, ale na złoto, że to nie jest obojętne, że to jest coś, co Pan Jezus określa jako głupotę i ślepotę. I to jest w istocie mechanizm, który w nich funkcjonuje, to jest jakby podstawa ich myślenia. Drobiazgowość co do przepisów, ta dziesięcina z mięty i kopru, który Mojżesz nie nakazywał. Nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić połykanie wielbłąda, ja jakoś nie za bardzo, ale przecedzanie komara jakoś potrafię sobie wyobrazić. Ważne jest dla nich to, co na zewnątrz, czyli wiecie, ta misa z zewnątrz ma być czysta, a w środku może być plugastwo. Pan Jezus mówi o nich: groby pobielane. Tak? Bardzo paskudne określenie, bardzo ciężka inwektywa, szczególnie jak na Żyda. To uwaga, to nas nie usprawiedliwia, abyśmy my mogli względem innych używać inwektyw. Nasza mowa ma być uprzejma, zaprawiona solą. Zawsze. Zawsze. Ale Pan Jezus był kimś absolutnie wyjątkowym. Kimś, kto rozumiał, co jest w sercu człowieka. My takich zdolności nie posiadamy. I wreszcie mówi, że są winni krwi. Skutek: nie zostanie kamień na kamieniu. To jest lista zarzutów, które Pan Jezus Chrystus kieruje do tych, którzy zasiedli na mównicy mojżeszowej. Czyli teraz oni będą wykładać prawo, tak? A prawda jest taka, że inni są wewnątrz, a inni są na zewnątrz. A prawo, doskonały wykład prawa, mamy w tej samej Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, gdzie Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że prawo nie dotyczy tylko zewnętrza, ale dotyczy jak najbardziej również wnętrza. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, że ktokolwiek patrzy na niewiastę i pożąda ją, już dopuścił się cudzołóstwa w sercu swoim. I tak dalej. Powiedziano: nie zabijaj, a ja wam mówię: ktokolwiek nienawidzi brata swego, jest mordercą jego. Czyli, a dla nich ważna jest mięta i koper. Nie wiem, czy widzicie to porównanie. Dla nich ważne jest złoto w tej świątyni. Popatrzcie. Świątynia czy złoto świątyni? Co jest ważniejsze? Oni są po tej stronie. Złoto. Czemu? Bo się świeci. Bo jest wartościowe. Bo co jeszcze? Bo nadaje takiego majestatu. Naprawdę? Świątyni majestatu nadaje złoto? Czy Bóg, który w niej mieszka? Ofiara jest ważna. Pan Jezus mówi: głupi, ślepi. Ofiara to jest tylko zwierzę przecież. No wiemy, że miało być bez skazy. To znaczy takie nieupośledzone, tak? Tłuste też powinno być. Nie?
a więc tłuste zwierzę, które jest coś warte, to jest coś, na co powinieneś przysięga na ołtarz nie jest bardzo ważna, bo ołtarza nie idzie chyba sprzedać, nie wiem, a to możesz tak kupić, sprzedać, panie, biznes się tu kręci. Popatrzcie, ile ma wspólnego złoto z ofiarą, z tym baranem. Jedno i drugie to jest coś wymiernego, coś materialnego. W świątyni, w której mieszka Bóg, no bez złota, jaka to świątynia, nie? Okazuje się tak, że to i to wydaje się pozorne sprzecznie, jakby Pan Jezus dezawuował złoto i ofiarę. Ale kochani, naprawdę tak nie jest. Chociaż to tak wygląda. Pan Jezus mówi, że jedno i drugie jest ważne. Jest ważne. A tak naprawdę ważna jest każda przysięga, jaką człowiek składa. Jeśli decyduje się przysięgać. Więc on mówi tak, niech wasza mowa będzie tak, tak, a nie, nie. Abyście nie byli hipokrytami, tak? Semici, to znaczy nie tylko Żydzi, ale szczególnie Żydzi, do dzisiejszego dnia hodują takiemu sposobowi myślenia i odpowiadania. Bo kiedy Pan Bóg pyta Adama, zjadłeś czy nie zjadłeś, to odpowiedź miała być tak lub nie. A co on odpowiedział? Kobieta. Prawda? No więc odpowiedział tak lub nie? Nie. I dlatego, znaczy te całe, znaczy sposób myślenia jest dla nas po prostu nieprawidłowy, nie? Tak. Kobieta. Tak. A tyś mi ją dał. No, no także tyś jest winny w zasadzie, tak? I... No właśnie. Głupi i ślepi. Głupi i ślepi dlatego, że widzą tylko te rzeczy, które są widzialne. Głupi i ślepi, dlatego że nie widzą tych rzeczy, które są niewidzialne, czyli że w świątyni mieszka Bóg i że ołtarz uświęca świątynię. To jest ten mechanizm, żebyśmy go zrozumieli. Oni widzą rzeczy zewnętrzne i w ogóle nie dostrzegają tego, co w środku. To jest ten mechanizm, który powoduje, że zamiast sprawiedliwości oddają miętę i koper. To jest to, co Pan Jezus mówi, że przecedzają komara, a połykają wielbłąda. To jest istota hipokryzji. Widzenie tego, co na zewnątrz, tego, co wartościowe. To jest istota bycia obłudnikiem, jak się mówi. I wiecie, należałoby zapytać, każdy powinien zapytać samego siebie, czy przypadkiem coś z tego w nim nie ma. Bo my wszyscy jesteśmy skłonni do tego grzechu, a jest to grzech, którego szczególnie nienawidzi nasz Pan. Jest to grzech, którego szczególnie nienawidzi nasz Pan. Ale jest to też grzech, był to też grzech tego pokolenia, które ukrzyżowało go. Był to szczególnie piętnowany przez niego grzech. Wiecie, Pan Jezus nigdy nie użył inwektywy względem cudzołożnicy na przykład. Chociaż jej grzech jest oczywisty. Natomiast względem obłudników tak. I to takich bardzo ciężkich. Sprawdzian hipokryzji. Czy to, co mówisz, potwierdza twoje życie? I to jest oczywiste. O tym w liście Jakuba było nie raz, nie dwa razy, było o tym wielokrotnie. Czyli krótko mówiąc, jeśli czegoś nauczasz, czy sam według tego postępujesz? Czy istnieje zgodność pomiędzy ustami i czynami? I to jest pierwszy sprawdzian hipokryzji. Jeśli nie istnieje, hipokryzja. Jaki jesteś, gdy nikt cię nie widzi? I to jest bardzo poważna rzecz. Przemyślmy to. Zawsze istnieje pewna różnica, ponieważ zawsze mamy tendencję
mamy taką chęć, aby prezentować się lepiej na zewnątrz. Trudno im powiedzieć, gdzie ta granica przebiega, ale u faryzeuszy było to bardzo poważny był ten rozdźwięk. Czy lubisz, gdy cię inni chwalą? Jaki ty jesteś mądry, bracie. To jest właściwe. Bracie, siądź przy wschodniej ścianie. Rebbe. Pastorze, teraz już nie Rebbe, teraz pastorze. Ekscelencjo, tak? Jednak ja uważam, że Biblia mówi, niech cię usta czyjeś chwalą, a nie własne. Czyli dobrze jest, kiedy, znaczy, jesteśmy godni pochwały przez ludzi godnych szacunku. Bo apostoł Paweł i mówi do Tymoteusza, że prawda, na pewno twoja wiara jest taka, jak w nieobłudnej twojej matce i babce. I apostoł Paweł wielokrotnie chwalił, prawda, za życzliwość, za godziwe postępowanie. Prawda. Tak, nie bójmy się, znaczy, kiedy nas ktoś chwali. Prawda, ale pamiętajmy też, co powiada mądra księga w Księdze Przysłów, jest powiedziane, zakłada sidła na nogi brata swego, kto go chwali. I to też jest prawda. Nadmiar pochwały może spowodować upadek. Upadek w co? W pychy. To skrajność nie jest dobra. Tak. To jest jakiś złoty środek. Coś innego jest pochwała, a coś innego jest to, co my mówimy, ale król ma taką fajną szatę. A król nagi. Tak? Wydaje mi się, że ikona jest tym, że ktoś zabiega o to, aby inni go chwalili, a nie o to, że jest rzeczywiście tak. Tak, czyli... O, to jest, myślę, że tu jest clue. Naprawdę, rzeczywiście, że chodzi o to, czy lubisz, gdy cię inni chwalą, czy zabiegasz, tak właściwie powinno być, czy zabiegasz o to, żeby inni cię chwalili. I to jest ta różnica chyba. Bo jeśli rzeczywiście ktoś wykonał ciężką pracę i ktoś go pochwali za to, chłopie, aleś się napracował, no okej, dobra, no to fakt, napracowałem się, chwała Bogu, bracie. Bóg dał mi talent i siły, żeby to zrobić. Ale jeśli podchodzę do kogoś i mówię, i co, i podobało ci się, Krzysiu? Podobało ci się? Czujecie tą różnicę? Tak. Mądrość przyjmuje ostrzeżenia. Tak. Dobra, i to jest oczywiste. Natomiast to zamykają Królestwo Boże. Jak się da zamknąć Królestwo Boże? Ja myślałem trochę nad tym. Wiecie, ta droga jest wąska. Jeśli się stanie na tej drodze w sposób taki, że inni nie mogą przejść tylko przeze mnie, bo ja mam licencję, bo ja jestem ten mądry, bo ja wszystko wiem, no to rzeczywiście staje się to prawdą. Wiecie, ja tu nie mówię o jakichś, nie wiem, nawet fałszywych naukach. Mówię tylko o tym absolutnie byciu niezbędnym w tym dziele, w tej drodze. Czyli krótko mówiąc, stanięcie komuś na drodze, tak bym to określił. Pozyskują innych, aby ich popsuć. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy nim zostaje, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Bardzo misyjni byli. Ale jaki był skutek tej misyjności? Nie wiem, czy chodzili od domu do domu, ale misyjni byli. Ale efektem tej misyjności było zgorszenie innych. Dlaczego? Dlatego, że sami byli głupi i ślepi. Dlatego, że
odwracali wzrok ludzi od tego, co istotne, od tego, że Bóg w świątyni mieszka, od tego, że ołtarz uświęca ofiarę na złoto i na tłustego cielca. Bo to była istota ich problemu. Dostrzeganie tych zewnętrznych rzeczy. Zresztą apostołowie podobny problem mieli, bo kiedy do Pana Jezusa przyszli, zobacz te kamienie, patrz jakie to wszystko jest wspaniałe. Oni podobny problem mieli. Mieli podobny. Ale to jest moim zdaniem clue. To jest jakby istota ich problemu. To jest ta ślepota. Ślepota wynikająca z tego, że się widzi. Widzi się te zewnętrzne rzeczy. Głupota wynikająca z tego, że ludziom się, że wydaje im się, że są mądrzy, a nie są. Drobiazgowość co do przepisów. Ważne dla nich to, co na zewnątrz. I winni krwi. Wróćmy z powrotem. Już myślę, że tej... A może przerwa? Przerwa. Dobra, przerwa.